Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł czwarty: Wadliwość aktu administracyjnego, uznanie administracyjne. Temat: Niewładcze formy działania, pojęcie, rodzaje, charakterystyka. Działanie oznacza tworzenie określonych skutków rzeczywistości. Każdy podmiot uczestniczący w obrocie prawnym tworzy te skutki w określony sposób. W prawie cywilnym następstwa prawne związane są z oświadczeniami woli, np. zawarcie umów, oraz z czynnościami faktycznymi, np. czyny niedozwolone. System prawny wyróżnia więc rozmaite formy działania. W przypadku organów administracyjnych formą działania jest prawnie określony typ konkretnych czynności organu administracji, nadający się do wielokrotnego stosowania. Formy działania administracji można podzielić w sposób następujący: na czynności prawne i na inne działania. Czynności prawne polegają na objawieniu woli organu w celu wywołania określonych skutków prawnych. Czynności prawne organów administracyjnych mogą mieć dwojaki charakter. Mogą być to czynności regulowane przez przepisy prawa administracyjnego. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanymi czynnościami administracyjno-prawnymi, albo przez przepisy prawa cywilnego. Wtedy mówimy o czynnościach cywilno-prawnych. Czynności administracyjno-prawne dają się natomiast podzielić na czynności o charakterze władczym i czynności niewładcze. W tym miejscu przybliżenia wymaga pojęcie władztwa administracyjnego. Władczość polega na tym, że organ administracji jednostronnie mocą swoich kompetencji rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. Druga strona musi natomiast podporządkować się temu rozstrzygnięciu. W celu zapewnienia efektywności działania organowi przysługuje prawo użycia przymusu. Czynnością niewładczą jest brak waloru imperium, choć regulowane są one przez przepisy prawa administracyjnego. Brak władztwa wynika stąd, że organ administracyjny oraz drugi podmiot stosunku administracyjno-prawnego są sobie równorzędne. To znaczy, brak jest podporządkowania drugiego podmiotu organowi administracyjnemu. Czynnościami administracyjnymi niewładczymi są ugoda administracyjna, porozumienie administracyjne i przyrzeczenie administracyjne. Cechy charakterystyczne ugody administracyjnej są następujące. Instytucja procesowa, zezwalająca na zawarcie ugody przez stronę o sprzecznych interesach, także wtedy, gdy w przepisach prawa materialnego brak jest wyraźnych podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w tej formie. Przedmiotem ugody administracyjnej jest sprawa indywidualna, należąca do właściwości organów administracyjnych, rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej. Treścią ugody administracyjnej są zgodne oświadczenia woli stron, kształtujące ich wzajemne prawa i obowiązki. Dla oceny prawidłowości ugody w tym zakresie należy uwzględniać nie tylko przepisy prawa materialnego administracyjnego, stanowiące podstawę załatwienia danej sprawy, lecz także odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące np. wad oświadczenia woli. Przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody administracyjnej. Ugodę administracyjną sporządza się na piśmie. Ugoda administracyjna wymaga zatwierdzenia przez organ, przed którym została zawarta. Organ administracji publicznej jest obowiązany odmówić zatwierdzenia ugody administracyjnej, jeżeli stwierdzi istnienie jednej z przesłanek wymienionych w artykule 118, paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zatwierdzenie ugody powoduje, że wywołuje ona takie same skutki jak decyzja administracyjna, artykuł 121 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Cechy charakterystyczne przyrzeczenia administracyjnego. Jest szczególnym rodzajem oświadczenia organu administracji. Organ zobowiązuje się do podjęcia określonego działania albo do dopuszczenia do pewnego działania. Generalnie instytucja przyrzeczenia nie jest w naszym państwie prawnie uregulowana. Można spotkać się z przyrzeczeniem w niektórych ustawach. Ustawa o swobodzie gospodarczej, ustawa o repatriacji. Cechy charakterystyczne porozumienia administracyjnego. Jedna z form działania administracji. Rodzaj umowy publiczno-prawnej. Stronami porozumienia są albo organy administracji rządowej między sobą, albo organy administracji rządowej i samorządowej z jednej
a podmioty nieuwzględnione w strukturze administracji publicznej z drugiej strony, np. osoby prywatne. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja określonych w nim zadań publicznych. Cechą działań władczych jest to, że organ administracji jednostronnie, mocą swoich kompetencji, rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego, a więc o pozycji obywatela czy innego podmiotu. Co więcej, druga strona musi podporządkować się woli organu, który dysponuje instrumentami prawnymi, pozwalającymi mu na wymuszenie podporządkowania się. Organ administracji dysponuje bowiem środkami przymusu państwowego. Natomiast w przypadku niewładczych form działania, pozycja organu administracji i pozycja drugiego podmiotu stosunku prawnego są sobie równe. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.